Cześć, witajcie na kanale Inspiracje. Inspiracje to kanał dla przyszłych i obecnych milionerów, na którym rozmawiamy o znakomitych markach, wspaniałych ludziach i pionierskich pomysłach. Dzisiaj porozmawiamy o Ralphie Laurenie, wspaniałym człowieku, który stworzył nie tylko markę modową, ale potężny brand lifestyle'owy, który stał się częścią popkultury. Więc zaczynajmy. Fakt pierwszy. Ralph Lauren urodził się jako Ralph Lifshitz 14 października 1939 roku w Bronxie w Nowym Jorku. Jest najmłodszym z czwórki rodzeństwa i synem żydowskich imigrantów z Białorusi. Jego ojciec był malarzem domowym, a matka gospodynią domową. Dorastając, Ralph zawsze był otoczony sztuką i kreatywnością, co później wpłynęło na jego pasję do projektowania. Fakt drugi. W wieku nastoletnim Ralph postanowił zmienić swoje nazwisko z Lifshitz na Laure. Podjął taką decyzję, żeby uniknąć ciągłego dokuczania i nękania, które otrzymywał z powodu niefortunnego podobieństwa jego nazwiska do powszechnie wulgarnego określenia. Nie wiedział, że ta zmiana nazwy stanie się pewnego dnia globalną marką, synonimem stylu i luksusu. Fakt trzeci. Zanim Ralph zapuścił się w świat mody, przez 2 lata służył w Armii Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu służby pracował w różnych sklepach detalicznych, w tym w słynnym Brooks Brothers. To właśnie w tym czasie rozwinął swoje zainteresowanie krawatami, był sprzedawcą krawatów. Po jakimś czasie zaczął projektować własne i to właśnie od krawatów zaczął kłaść fundament pod swoje przyszłe imperium. Fakt czwarty. W 1967 roku z pożyczką w wysokości $50 000 Ralph wprowadził na rynek firmę Polo, linię szerokich, ręcznie robionych krawatów, które sprzedawał do ekskluzywnych sklepów na Manhattanie. Krawaty o unikalnym wzornictwie i dobrej jakości szybko zyskały popularność, a w ciągu roku Ralph założył swój pierwszy butik w domu towarowym Bloomingdale's. Fakt piąty. Rozszerzenie działalności na odzież. Korzystając z sukcesu krawatów, Ralph Lauren rozszerzył swoją markę na odzież w 1968 roku. Szybko stał się znany ze swojego klasycznego preppy stylu, który łączył tradycyjne krawiectwo z nowoczesnymi tkaninami i wzorami. Ten wyrazisty amerykański styl zyskał mu oddanych zwolenników, a marka Ralph Lauren zaczęła się szybko rozwijać. Fakt szósty. Ikoniczne logo Polo. W 1971 roku Ralph Lauren wprowadził to ikoniczne logo Polo, przedstawiające gracza polo na koniu. Logo było początkowo używane na linii damskich garniturów, ale szybko stało się synonimem całej marki. Dziś logo Polo jest natychmiast rozpoznawane na całym świecie i kojarzy się z ponadczasowym stylem i wyrafinowaniem. Fakt siódmy. Pionierska koncepcja marki lifestyle'owej. Ralphowi Laurenowi często przypisuje się bycie pionierem koncepcji marki lifestyle'owej, która wykracza poza sprzedaż ubrań i akcesoriów. Jego wizja polegała na stworzeniu kompletnego świata stylu, który obejmował wszystko od odzieży i akcesoriów po wyposażenie domu i zapachy. Takie podejście pozwoliło marce Ralph Lauren ewoluować w globalną potęgę obejmującą wiele kategorii produktów. Fakt ósmy. Korporacja Ralph Lauren. Dzisiaj Ralph Lauren Corporation to firma o wartości wielu miliardów dolarów, pod której parasolem znajduje się kilka marek, w tym Polo Ralph Lauren Collection czy Club Monaco. Każda z marek trafia do różnych segmentów rynku, zapewniając, że firma pozostaje istotna i dostępna dla szerokiego grona konsumentów. Fakt dziewiąty. Filantropia. Ralph Lauren jest nie tylko odnoszącym sukcesy biznesmenem, jest również aktywnym filantropem. Przez całą swoją karierę wspierał różne cele charytatywne, w tym badania nad rakiem, pomoc w katastrofach i edukację. W 2000 roku założył fundację Ralph Lauren Polo, która wspiera inicjatywy w zakresie opieki nad chorymi na raka, edukacji i budowania społeczności. Fakt 10. Instytut kostiumów. W 1989 roku Ralph Lauren przekazał historyczną darowiznę w wysokości $13 milionów na The Metropolitan Museum Art of Costume. Ten hojny datek pozwolił muzeum na rozbudowę obiektów, stworzenie nowych galerii i sfinansowanie przyszłych wystaw, umacniając status Ralpha Laurena jako prawdziwego mecenasa sztuki. Fakt 11. Honorowe rycerstwo. W 2019 roku Ralph Lauren otrzymał od księcia Karola honorowe rycerstwo, co uczyniło go pierwszym amerykańskim projektantem mody, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. To uznanie było nie tylko za jego wkład w modę, ale także za jego wysiłki filantropijne i za wspieranie sztuki. Fakt 12. Życie rodzinne. Ralph Lauren to człowiek oddany rodzinie. Ze swoją żoną jest Ricky Ann Lou Beer, jest żonaty od 1964 roku, mają trójkę dzieci, Andrew, Davida i Dylana. Wszystkie dzieci są zaangażowane w rodzinny biznes, zajmując różne stanowiska w Ralph Lauren Corporation. Fakt 13. Kolekcja samochodów. Ralph Lauren jest również zapalonym entuzjastą samochodów, może pochwalić się imponującą kolekcją rzadkich i zabytkowych automobili. Jego kolekcja obejmuje ponad 70 samochodów, jest tam Bugatti z 1938 roku, Ferrari Testarossa z 1958 czy Mercedes-Benz SSK Count Trossi z 1930 roku. Fakt 14. Inspiracja starymi filmami. Ralph Lauren często wymieniał swoją miłość do klasycznych filmów jako istotne źródło jego inspiracji do projektów. Szczególnie upodobał sobie styl glamour z lat 30. i 40. ubiegłego wieku, który wpłynął na wiele jego kolekcji na przestrzeni lat. A wy jak? Lubicie Casablanca? Fakt 15. Osiągnięcia i wyróżnienia. W ciągu swojej wspaniałej kariery Ralph Lauren otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swój wkład w modę i projektowanie. Niektóre z nich obejmują nagrodę za całokształt twórczości, przyznaną np. przez Council of Fashion Designers of America, czy inną American Fashion Award za kolekcje męskie oraz prestiżowy medal J. Smithson Binational Medal. I proszę bardzo, to było 15 faktów na temat fantastycznego człowieka Ralpha Laurena, który zrewolucjonizował świat mody swoim lifestyle'owym podejściem do koncepcji właśnie modowej. A dla tych z Was, którzy jeszcze zostali, dodatkowy, bonusowy fakt, fakt 16. Fakt 16. W Nowym Jorku, w sercu Nowego Jorku w 1986 roku Ralph Lauren otworzył drzwi do swojego flagowego sklepu w historycznej lokalizacji Rhinelander Mansion na Madison Avenue. Ten kultowy budynek, zbudowany w 1898 roku, został starannie odrestaurowany i przekształcony w luksusowe miejsce zakupów o powierzchni 22 tysięcy stóp kwadratowych. Flagowy sklep Ralpha Laurena to nie tylko celebracja mody, ale także oda do architektury i historii Nowego Jorku, co czyni go obowiązkowym punktem do odwiedzenia zarówno dla miłośników mody, jak i historii. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!